Nie da się ukryć, że królowa ksenomorfów jest najważniejszym osobnikiem w gnieździe. Jej bezpieczeństwo jest kluczowe dla przeżycia gatunku. Jednak są jeszcze dwa rodzaje matek, które stoją wyżej w hierarchii. A w tym materiale omówię cesarzową oraz królową matkę. Zapraszam! Omawianie chciałbym zacząć od cesarzowej. Cesarzowa to kolejna forma królowej obcych i jest drugą kastą królewskich ksenomorfów. Co ciekawe, cesarzowe często zarządzają kilkoma królowymi oraz ich gniazdami. Same monarchy są dosyć podobne do swoich mniejszych odpowiedników pod względem wyglądu. Pancerze cesarzowych są koloru czarnego oraz są pokryte twardymi mezoszkieletami. Posiadają podstawowe ramiona, a także mniejszy dodatkowy zestaw ramion, które wydają się bardziej rozwinięte niż te u zwykłych królowych. Cesarzowe są również większe od swoich mniejszych form. Monarcha może mierzyć nawet do 12 metrów długości. Sama korona składa się z dwuwarstwowej błyszczącej przedniej warstwy i ciemniejszej, szerszej warstwy spodniej. Cesarzowa pełni taką samą rolę w roju jak zwykła królowa. Osobniki te mają poczucie samoobrony zarówno dla siebie, jak i swojego potomstwa. Jednak często podczas zagrożenia cesarzowa wybiera własne bezpieczeństwo kosztem swoich dzieci. Co ciekawe, cesarzowe mogą zamieszkiwać tylko jedno terytorium z kilkoma osobnymi królowymi, gdzie te mają swoje osobne gniazda i swoje terytorium do polowań. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie potomstwa oraz zwiększenie szans przeżycia, co jest głównym celem ksenomorfów. Dlatego też cesarzowa toleruje obecność pomniejszych osobników, co więcej, obecność monarchy w roju zwykle uniemożliwia pojawienie się kolejnych królowych. Oznacza to, że sama cesarzowa rządzi kilkoma gniazdami naraz. Nie wiadomo jednak, jak sama monarcha powstaje. Jest pewne, że to musi się stać przez samą przemianę, tak jak w przypadku pretorianina czy podstawowego osobnika. Sugerowano, że królowa staje się cesarzową, gdy jej ul urośnie, a obecność innych pomniejszych królowych nie jest wymagana, aby tak się stało. Jest to dosyć skomplikowane, ponieważ obecność kilku królowych w ulu zwykle prowadzi do gwałtownego konfliktu między nimi, w którym zwycięzca zabija swoje siostry. Prawdopodobnie cesarzowe rozwijają się z wcześniej istniejących grup królowych, które pokojowo współistnieją w tej samej komorze jajowej. W takim przypadku jeden z osobników może dalej rozwijać się w cesarzową, a pozostałe królowe są jej podporządkowane. Wiadomo jednak, że sama cesarzowa decyduje o narodzinach nowej królowej. Podczas wyboru cesarzowa zezwala na rozwój królowej z jej własnych pretorianów. Cesarzową zaprezentowano w grach Aliens Online, Aliens vs Predator 2, Aliens vs Predator z 2010 roku, w Aliens vs Predator Extinction oraz została wspomniana w podręczniku do gry fabularnej Obcy. Ciekawą odmianą tej kasty obcych jest Cesarzowa Wojny. Cesarzowa Wojny to odmiana kasty napędzana nie rozwojem roju, lecz obecnością ofensywnego gatunku gospodarza. Te osobniki powstają jedynie w sytuacjach, kiedy cały rój wyrusza na totalną wojnę za swoją ofiarą. Sama Cesarzowa Wojny jest jedną z kilku adaptacji, które podejmuje ksenomorf, aby konkurować i dominować. Ta kasta jest w dużej mierze identyczna z typową królową. Jedyną różnicę stanowi mezoszkielet. Ten jest o 70% twardszy niż przy poprzedniej formie. Osobnik ten może odbijać prawie wszystkie rodzaje amunicji. Na końcu jej czubka pojawiają się zielono-żółte ślady, a także długie żądło. Cesarzowa Wojny może doprowadzić swoje potomstwo do szału bojowego poprzez wytwarzanie specjalnego feromonu. Cesarzową Wojnę zaprezentowano nam w grze Aliens vs Predator Extinction. Następną i ostatnią królewską kastą jest Królowa Matka. Królowa Matka znana jest też jako Queen Mother, Super Mother, Hive Mother, Uber Queen i Genetrix. To najrzadszy typ monarchy w roju ksenomorfów. Jak sama nazwa sugeruje, królowe matki są przywódcami królowych obcych oraz cesarzowych. Mogą bezpośrednio rozmnażać inne królowe matki ze specjalnych jaj, jak i również typowych królowych. Czasami nazywa się je po prostu królowymi, jednak jest to po części błędne określenie. Królową matkę określa się też jako królewską olbrzymkę. Pod względem swojej wielkości oraz wagi przyćmiewa cesarzowe i królowe. Jednak jej królewski grzebień nie jest tak imponujący jak w przypadku poprzednich form. Osobnik ten ma łącznie około 16 metrów długości. Królowe matki posiadają 4 ramiona,
rząd ostrych kolców grzebietowych oraz szczękę pełną metalowych zębów wraz z szczęką wewnętrzną. Posiada ona również gruby ogon z szerokim ostrzem, który może przeciąć całą drużynę Marines. Wyjątkowo wśród innych ksenomorfów królowa posiada również przypominające wąsy wypustki, wyściełające po obu stronach jej śmiercionośnych szczęk. Jednak nie wiadomo, jaką pełnią one funkcję. Pomimo tak dużych rozmiarów, królowe matki są bardzo zwinne i silne. Dzięki telepatii potrafią również penetrować umysły ludzi, wykorzystując emocjonalne przywiązania, obietnice miłości, jak i również przywiązania, aby zwabić ich na zagładę. Królowe matki prawdopodobnie powstają z cesarzowej, a ewolucja jest napędzana wielkością ula, która wpływa na wielkość królowej. Co ciekawe, jeżeli gniazdo już jest duże i posiadało poprzednią królową matkę, która została zabita lub usunięta, jej miejsce zajmuje inna królowa matka. Ciekawostką jest, że królowe matki nie muszą przechodzić ewolucji z niższych etapów. Są w szczególności jedyną kastą ksenomorfów, która może wykluć się z etapu Chestbustera ze specjalnych jaj królowej matki. Ten szczególny rodzaj jaja wydaje się być jedynym, który może złożyć inna królowa matka. Ten rodzaj rozpruwacza to Buster Mother i jest znacznie bardziej rozwinięty niż Chestbuster królowej. Buster Mother wyłania się ze swojego żywiciela z gotowymi ramionami, chitynowymi kolcami, a nawet grzbietem. Gniazda zarządzane przez królową matkę mogą obejmować kontynent lub całą planetę. Dodatkowo osobniki te są w stanie produkować jaja w bardzo szybkim tempie, a ich ilość może osiągać nawet milion. Ponadto same królowe matki nie są chronione przez pretorianów, a przez tzw. Royal Guardów. Wśród znanych osobników wyróżniamy tylko czerwoną królową matkę oraz czarną królową matkę. Sama Queen Mother została zaprezentowana w powieściach Aliens Female War, Aliens Genocide i została wspomniana w powieściach Aliens Music of the Spears. A także wspomniano o niej w grze planszowej Aliens vs. Predator The Hunt Begins i w podręczniku do gry fabularnej Obcy. Jak nie trudno zauważyć, omawiane dziś osobniki mają ogromny potencjał zarówno w uniwersum Obcego, jak i w świecie AVP. Pomimo mieszanych opinii, jednak sama cesarzowa czy królowa matka to dość ciekawy temat, który czeka na swoje rozwinięcie. Spodobał Ci się film? Zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum, zasubskrybuj kanał. Dzięki i na razie.